proszę Państwa, Żydowska Gazeta dla Polaków realizuje bardzo skrupulatnie przykazanie Włodzimierza Lenina o organizatorskiej funkcji prasy. No i bez przerwy coś organizuje. Ostatnio pod egidą Żydowskiej Gazety dla Polaków został zorganizowany taki plebiscyt na Polkę stulecia, bo w związku ze stuletnią rocznicą uzyskania niepodległości Żydowska Gazeta dla Polaków wpadła na pomysł, żeby Polkę stulecia wybrać. No i tam widać wyraźnie, co to za krąg tych czytelników Gazety Wyborczej, to banda idiotów po prostu, no bo na pierwsze miejsce wysunęła się Maria Skłodowska-Curie. No to jest jak najbardziej uzasadnione, bo to rzeczywiście była osoba wybitna, ale na drugim miejscu uplasowała się osoba legitymująca się dokumentami wystawionymi na nazwisko Anna Grodzka. Więc to po pierwsze, to nie wiadomo, czy ta osoba jest kobietą, czy też kobietem stulecia. No a po drugie, jedynym tytułem tej osoby do chwały to jest to, że opowiada, jakoby w Bangkoku wyharatała sobie klejnoty. Nawet nikt nie ośmielił się tego sprawdzić, bo to któż widok ten opisać zdoła, Fiedin Simonow Szołochow, a któż w ogóle go wytrzyma, powiada poeta. No więc to świadczy o po prostu zidioceniu tego środowiska tworzącego czytelników, krąg czytelników Gazety Wyborczej. I to jest ilustracja spustoszeń, jakie w umysłach skądinąd takich, no może i dobrych ludzi, robi ta komunistyczna czy żydokomunistyczna propaganda. Organizatorska funkcja prasy przejawia się w rozmaitych postaciach. Niedawno funkcjonariusze stacji telewizyjnej TVN, którą podejrzewam o to, że została utworzona za pieniądze ukradzione z funduszu obsługi zadłużenia zagranicznego, dostali nagrodę za nakręcenie takiego reportażu z urodzin Adolfa Hitlera, jakie zostały zorganizowane w lasach koło Włodzisławia Śląskiego. Proszę Państwa, no wynika z tego, że reporterzy tacy jak tam Bertolt Kittel i jeszcze jakaś panienka, akurat z kamerą przejeżdżali koło tego miejsca w lasach koło Włodzisława Śląskiego, gdzie te urodziny Hitlera zostały obchodzone, i zatrzymali samochód, żeby tam się wysikać. No i przypadkowo, prawda, akurat z kamerą to wszystko sfilmowali. Nic dziwnego, że ta uroczystość i ta nagroda została wręczona akurat w tym momencie, dlatego że prokuratura niezależna sprawdza, czy przypadkiem funkcjonariusze TVN-u nie zaaranżowali tej całej uroczystości. Pojawiły się nawet kwoty, jakie uczestnicy, ci aktorzy, dostali za udział w tej imprezie, mianowicie 20 tysięcy złotych, a tam być może nawet więcej. No i na wszelki wypadek w ramach organizatorskiej funkcji prasy ścisłe kierownictwo TVN-u wpadło na pomysł, żeby tak się jakoś bronić. Warto dodać, że obecnie właścicielem tej całej stacji jest taki pan Dawid Zaslaw z pierwszorzędnymi żydowskimi korzeniami. No i jak trzeba wykrywać nazistów w Polsce, to pan Zaslaw płaci, ale wymaga. No i jeszcze jedno. Pan Bertolt Kittel kiedyś był dziennikarzem śledczym w Rzeczypospolitej razem z panią Anną Marszałek. Dostawali nawet nagrody, ale zdaje się, takie w środowisku, na mieście krążyły takie fałszywe pogłoski, że po prostu
bezpieczniacy wtykają im nosy w rozmaite gotowce, no i oni tam to z własnymi słowami przepisują, no i tak sobie kolekcjonują listki do wieńca sławy. No to może i nic złego, tylko że tylko bezpieczniacy wiedzą, po co w jedne tropy wtykają dziennikarzom śledczym nos, a w inne nie. Załatwiają po prostu za ich pośrednictwem swoje porachunki polityczne i tam ekonomiczne, a ci służą tylko za ślepe narzędzie przyrody.